Siemano, siemano. Dawno mnie nie było na YouTubie, więc wracam od razu w wielkim stylu. A dokładnie robię film, o którym nie prosiliście. Myślałem, że zrobię coś innego, ale wy lubicie mojego Mustanga, ja go kocham, więc wymienimy się teraz nawzajem informacjami. Jak większość z Was, przynajmniej ci, którzy mnie obserwują, wiedzą, że mój Mustang już nie jest Mustangiem. Teraz oficjalnie jest to Mustang na sterydach. Mam tu dwa Mustangi. Ten jest mojego przyjaciela, Pawła Głuchowskiego. Zacznijmy od Mustanga, który jest bardziej seryjny. To jest Mustang GT, akurat Pawła model jest z 2017 roku. Mój jest taki sam, tylko jest rok starszy. Tak? Generalnie seryjny Mustang GT ma około 425 koni. Paweł wymienił wydech, Paweł wymienił dolot, czyli ma tutaj około 465 koni mechanicznych. Całkiem pokaźna, całkiem dobra moc, no ale po tuningu jest inna. Jak widzicie, trochę tu się zmieniło, a dokładnie doszedł właśnie kompresor ProChargera, który zmienił wszystko. Zmienił wszystko z tego powodu, że ten Mustang na dzień dzisiejszy ma około 700 koni mechanicznych. Jest to naprawdę dużo, a szczególnie jak na samochód, który ma napęd na tył, to powiem Wam szczerze, że to jest porażka i tym bardzo ciężko jeździ. Moc jest straszna, moc jest piekielna. No i teraz najważniejsze pytanie, co interesuje każdego faceta. Ile Mustang ma do setki? Tak więc seryjny Mustang ma około 4 sekundy 9. Po modyfikacjach dupy nie urywa, bo wychodzi 3,9 sekundy. Mamy wiele samochodów, które zbierają się znacznie szybciej, ale niestety trakcja w tym samochodzie jest tragiczna, napęd na tył, więc trzeba to po prostu Mustangowi wybaczyć. Ale jednak 3,9 do setki też robi robotę, a nie ukrywam, że najlepsze jest później, bo do 200 idzie tak samo mocno jak do 100, więc naprawdę zabawa jest pierwsza klasa. No i teraz liczby, bo liczby zawsze interesują nas najbardziej. Cały body kit ProChargera to jest koszt oczywiście ze ściągnięciem ze Stanów i tak dalej, cło, około 35 tysięcy złotych. Tak tyle kosztuje mniej więcej zabawa, jeżeli chodzi o zwiększenie mocy. Jak pamiętacie z poprzednich filmów, zrobiłem też bardzo dużo innych modyfikacji i od razu Wam muszę powiedzieć, że jak chcecie zwiększać moc w Mustangu, koniecznie trzeba wymienić hamulce, koniecznie trzeba wymienić zawieszenie i stabilizatory. To zrobiłem od razu, ale to już macie na innym filmie. No i na koniec ciekawostka. Ciekawostka, czyli jak brzmią właśnie Mustangi. Obydwa są przerobione. Tu mamy MG Motorsport. Tutaj mamy wydech Rymusa założony, więc to jest w ogóle inny dźwięk niż seryjne Mustangi i moim zdaniem warto posłuchać, szczególnie dla tych, którzy się zastanawiają, czy da się wyciągnąć z tego Mustanga więcej. Do jasnej cholery da się wyciągnąć, musicie tego posłuchać. Najpierw zacznijmy od mojego auta. Jak on brzmi? No i teraz drugi wydech. Z przykrością przyznaję, że mimo niby to mój wydech był droższy i lepszy, ale Paweł brzmi lepiej. No ale co zrobić, jak nic nie zrobisz. Dobra, słuchajcie, tyle na dzisiaj. Trzymajcie się, piona, widzimy się wkrótce.